to my new wife, the Empress of Russia. Huzzah! It is... No, you don't talk, my love. Oh, of course. Cześć, witajcie kochani. Z tej strony, z holenderskiej Hagi, mówi do was Patryk. A z brooklińskiego Nowego Jorku wita was Darek. Cześć kochani, witaj Patryku. No, trafił nam się produkt dzisiaj do pogawędki. Tak jest, a produkt ten, produkcja serialowa, którą dzisiaj przedstawimy, to jest wytwór stacji Hulu. W Polsce można go oglądać na platformie HBO i jest to serial pod tytułem Wielka, z angielskiego The Great, opowiadająca, no ciężko powiedzieć, historię dojścia do władzy Katarzyny Wielkiej, ale tak jak mówi nawet początek serialu, są jakieś odniesienia do historii. Nie wiem, pamiętasz, Darku, dokładnie jak ten podpis zawsze pod tym odcinkiem wyglądał? Tak, bodajże, o ile dobrze pamiętam, to mówi on tyle tylko, że czasami jest to historia prawdziwa. Dokładnie, ale na tyle czasami. No, za bardzo się nie wgryzałem w to porównanie, ale widziałem jednego recenzenta, który był mocno oburzony. Jak mogli tak potraktować historię? To może ów recenzent nie powinien klikać w skip intro, tylko oglądać cały początek. Może, może w końcu ten mały asterisk na początku w podtytule coś by mu rozjaśnił, bo rzeczywiście ja akurat ostatnio miałem taki hype na carycę Katarzynę II Wielką, pochodzenia austriackiego, chociaż czasami to różne strony mówią, że to jednak była jakaś tam niemiecka szlachcianka. Ja dokładnie nie znam się na tym rozgraniczeniu, co jest austriackie, a co niemieckie już. Natomiast rzeczywiście kilka elementów w tym serialu jest prawdziwych i to takich, to jeszcze do tego dojdziemy, anegdotycznych trochę. Tu na pewno jest miejsce na to. Ale jak się wczytałem, to rzeczywiście nawet motyw tutaj, nie zdradzając za wiele, z sikaniem na zboże, Patryku, pamiętasz? Mhm. Podobno był rzeczą, którą kiedyś autentycznie robiono. No, zakładam, że tak samo król kiedyś proponował przynajmniej swojej żonie, czy nawet wystosowywał specjalnego kandydata, który miałby być jej kochankiem. Zakładam, że takie historie też się działy, że to nie jest aż tak zmyślone, tylko też jest właśnie z tej historii Rosji, jak to właśnie się działo. To znaczy, z tego, co można przeczytać w wielu opracowaniach, przynajmniej mi się udało, no to rzeczywiście te realia dworu były dokładnie takie, jakie, z jakimi mamy dzisiaj coraz częściej do czynienia, czy powiedzmy w trakcie nawet tej rewolucji seksualnej w Szwecji, pamiętamy, to były chyba lata 60., kiedy to ten kraj właśnie z wolności zasłynął, chociaż de facto właśnie na dworze ta wolność już istniała wiele, wiele dekad wcześniej, jeżeli nie wieków. No okej, okay, ale myślę, że tak czy inaczej nie ma co się odnosić do historii. Jeżeli słuchają nas młodsze pokolenia, to raczej nie proponujcie nauczycielce od historii właśnie projekcji tego serialu na takich właśnie audiowizualnych lekcjach historii, bo możecie wylądować po prostu z pałą w dzienniku, więc jest to coś, co trzeba traktować w pełni jako rozrywkę, wiadomo, oparta właśnie na jakimś tam okresie, zresztą świetnie odzwierciedlonym, czy to w kostiumach, czy w wnętrzach i w ogóle całym tym swoim anturażu, ale jednak do historii to tutaj nie ma co za bardzo tego przykładać. Dokładnie. No, o co chodzi w tym serialu? Mamy właśnie austriacką, ukośnik niemiecką księżniczkę, która ma wyjść za cara Piotra III, syna Piotra Wielkiego. No i okazuje się, że ten świat, który ona sobie układa w głowie, czyli tej romantycznej wizji wspólnego życia, władania tej Rosji, którą ona udoskonali, którą wydostanie z tego, gdzie istnieje, z tego wschodniego słowiańskiego świata i przybliży ją ku światu, czy świat ku niej, no okazuje się, że już od początku w tym serialu, tak jak i zresztą tu jest wiele podobieństw do życia Katarzyny II Wielkiej i tu już na początku w pierwszym odcinku mamy brutalne zderzenie z rzeczywistością. No właśnie, a propos tych kłód, czy no, chciałem jakiś zażartować, ale może bym coś spalił albo zespoilował, a pamiętajcie, że słuchajcie do końca, bo spoilerów jako takich nie będzie w historii. Mhm. Tym bardziej, że twistów jest sporo, więc nie ma co psuć zabawy.
Ale już właśnie a propos tych pierwszych jej wrażeń z przebywania na właśnie wielkim dworze rosyjskim, to już scena nocy poślubnej już ugruntowała we mnie przeświadczenie, że będzie to jazda bez trzymanki i szczerze to sobie wizualizowałem, jakie może być podejście komediowe do tej sceny, ale przerosło to moje oczekiwania. I oczywiście zrujnowało wszystkie marzenia, wszystkie historyjki z Tiny, z Harlekinów. Nie wiem, jakie tam mieli gazety wtedy, czy książki, ale... No ty mówisz tutaj o tej scenie nocy poślubnej, a moim zdaniem Wejdę ci w sukurs to już o wiele wcześniej się dzieje, kiedy ona poznaje naszego Lovelasa i tam uderzają rzeczywistość, moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście to nawet dobrze, że tutaj to wszystko jest oparte luźno na prawdziwej historii, bo faktem jest, że między małżonkami nigdy od początku praktycznie nie układało się dobrze. Natomiast tutaj Tony McNamara, czyli... albo to trzeba w ogóle zacząć chyba od tego, że jeżeli ktoś z was, kochani, oglądał i polubił film Faworyta Yorgosa Lanthimosa, no to tam scenariusz do tego filmu napisał Tony McNamara, a tu nie tylko napisał tę historię, ale również jest showrunnerem. I to jest właśnie taka trochę Faworyta, ale moim zdaniem, mimo tych wszystkich rzeczy, o których zaraz powiemy, które niekoniecznie są pozytywne, jest to taka trochę idealistyczna wersja. Serial komediowy, kostiumowy, który, można powiedzieć, od początku szokuje. Nie tylko właśnie tym, że nakłada, powiedzmy, jakiś filtr na dany fakt nocy poślubnej i tutaj twórcy wykazują się kreatywną licencją na tyle, że mogą Patryka obedrzeć z jakichkolwiek marzeń o tym czy tamtym. Potem jednak dość zjawiskowo łączą się style, prawda, w tej produkcji, zarówno nowoczesny, jak i ten zamierzchły, bardziej właśnie klasyczny, kostiumowy. No tak, ja w pierwszym momencie, kiedy słyszałem o tym, że powstaje coś takiego jak Faworyta, to byłem zajrany tym, że pewnie tak jak ty, że reżyserem jest Lanthimos, czyli jeden z naszych ulubionych reżyserów ostatnich lat, on na pewno w podcaście. Tak, tak. Zresztą jest odcinek o Lobsterze. 10 bodajże. No właśnie, a tu się okazało, że taki składnik, który wymiesza i zrobi z tego coś wyjątkowego, to będzie jednak ten brytyjski właśnie twórca, ten, o którym powiedziałeś, Tony McNamara, który zaserwował właśnie Lanthimosowi taki scenariusz, że... W końcu Lanthimosa zrozumieli, tak? Dokładnie. No, na pewno był tu bardziej przystępny niż w swoich standardowych dziełach i doczekało się 10 przecież nominacji do Oscara, między innymi właśnie scenariusz. Tak, tak. Między innymi właśnie reżyseria i też role pierwszoplanowe i drugoplanowe. Więc tutaj spodziewałem się kilku elementów, które właśnie wystąpiły w Faworycie już od początku, ale tu już z Darkiem rozmawiałem w trakcie, że potem sam dojrzałem do tego, że przecież właśnie i główna bohaterka, i akcja też musi dojrzeć do takich frykasów, które się działy we Faworycie i długo nie trzeba było czekać, 1-2 odcinki już się zaczęły, już ten klimat właśnie Faworyty zagościł na dobre w Wielkiej i trzymał się do końca, chociaż będąc zupełnie nowym i chyba oryginalnym też dziełem, trochę, nie wiem, może nawet przebijając Faworytę. To znaczy, no na pewno tutaj ja bym kładł nacisk na tę nowoczesność i nie tylko chodzi tu o muzykę końcową, bo jest troszeczkę właśnie i podnóżkę trochę tych utworów, które niekoniecznie są z baroku czy w przypadku czasów, w których rozgrywa się dzisiejsza historia oświecenia, ale oprócz tego język, którym często posługują się bohaterowie, bo raz, że jest on rzeczywiście trochę taki zrobiony na modłę tych brytyjskich komedii czy brytyjskich seriali w ogóle, jak właśnie, czy filmu, jak w przypadku Faworyty, ale też jest sporo tutaj takich przyziemności i to chyba jest jednym z takich wielkich plusów dla mnie tego serialu, że zarówno język jest tutaj urozmaicony, mamy do tego i też świat przedstawiony, który poruszając się przez piękne komnaty, przez piękne wnętrza czy plenery, z drugiej strony można powiedzieć jest tak królewski, czy tak carowy, dworski, jak i przaśny, prawda? Bo mamy tutaj też właśnie i słowo na K, i piękne frazy, które się rymują, i mamy tutaj piękne postawy, jak i no takie właśnie typowo imprezowe, chamskie, można powiedzieć czasem rosyjskie, uderzając tu w stereotyp podejście do różnych tematów. Tak właśnie sobie teraz pomyślałem o tym, że w filmie Faworyta mieliśmy taki właśnie grecki, odjechany styl połączony z takim wystylizowaniem się brytyjskim, a tutaj idziemy dalej. Ja mam brytyjski wysmakowany styl, wymieszany właśnie z tą przaśną Rosją, z tymi całymi klimatami, które zupełnie nie przystają do dworów brytyjskich. I zresztą nasza główna bohaterka, pochodząc właśnie z Prus, tak to może nazwijmy, zupełnie nie zna tego stylu i też widać, że chociaż
nie jest z rodu królewskiego, to jednak te maniery i zachowanie na dworze zupełnie jest jej obce i musi się wszystkiego uczyć na nowo. A nie jest łatwo, bo Rosja, tak jak chyba teraz jest, tak i była dość ciekawym i naprawdę... orientalnym. Orgialnym chyba stylem. Tak. Życia, rządzenia i w ogóle wszystkich zwyczajów, od zabawy przez jakieś uroczystości narodowe. No, multum tutaj chyba, myślę, poznajemy też, jeśli nie historyczne wydarzenia, to na pewno zwyczaje i właśnie, tak jak sam powiedziałeś, mocno i dobrze odzwierciedlone są te czasy. No tak, z jednej strony można powiedzieć, że mamy tutaj właśnie takie typowo wschodnie klimaty, tak, i mamy prast, chłopa w pysk, a z drugiej strony pamiętamy, że to jest, jak wspomniałem, okres oświecenia, więc no rzeczywiście tam wtedy wszystko się zmieniało i też właśnie i Katarzyna nie była Rosjanką i też wszyscy się zapatrywali na tę nową modę. Jedną rzecz, którą chciałem wspomnieć, to to, że właśnie tak jak wspomniałeś, Katarzyna nie była z rodu królewskiego żadnego, chociaż ten serial akurat jest, tak jak wspomnieliśmy, lekką parodią wszystkiego, więc nie wiadomo de facto, czy w życiu była obeznana z różnymi obyczajami. Natomiast trzeba wspomnieć, że urodziła się w naszym polskim, wtedy niemieckim, pruskim Szczecinie. A co mi przyszło na myśl teraz, myśląc sobie o właśnie tej takiej troszeczkę chamskości, takim brutalnym zachowaniu niektórych postaci w tym filmie, to Patryku, pamiętasz Czarną Żmiję chyba z Rowanem Atkinsonem? Tak, oczywiście. No, uwielbiałem ten serial. To pamiętasz przecież, zwłaszcza w pierwszym sezonie, kiedy właśnie akcja rozgrywa się w średniowieczu, to postać Boldrika właśnie, on zawsze zresztą grał, Tony Robbins grał właśnie postać z niższych sfer, ale zwłaszcza tam właśnie, kiedy to życie chłopa nie miało żadnego znaczenia, jak przez całą serię Czarnej Żmii, to traktowanie właśnie takiego Boldrika bardzo mi przypominało, czy na przykład nasz Piotr Wielki, jego zachowanie, bardzo mi przypomina właśnie Czarną Żmiję i przede wszystkim stylistycznie to, że właśnie tak się nonszalancko do wielu rzeczy odnosiło w tamtych czasach, że dla cara tam, wiesz, rozkaz pójść na wojnę to jedno, ale też, wiesz, leczyć trąd czy jakąś wysypkę wśród ludzi za pomocą palenia wszystkich, to w zasadzie nie ma problemu, nie? No, wielkiej szkody się nie wyrządza. No wiesz, to też ten poziom, no mówisz czasy oświecenia, ale to dopiero się zaczynało w Rosji, zakładam, i ten poziom nauki, medycyny też był zupełnie inny. Jak były takie wytyczne, żeby palić, to trzeba było palić i nikt się w to nie zagłębiał, tak? Czy to jakby studiować i myśleć, żeby tych ludzi ratować, czy nie, tak jak zresztą po prostu niższe sfery te społeczne po prostu się traktowało prawie za nic, a już na pewno jako takie mięso armatnie i tak, tak. Przy okazji takich właśnie problemów jak na przykład trąd czy syfilis, to trzeba było się od nich odciąć i w ten jak najłatwiejszy sposób. Tak, no skoro wiesz, kilka jeszcze naście, dziesiąt lat temu depresję chciano leczyć po prostu pasem, to co się dziwić wczesnym czasom oświecenia, że tak smutno skonstatuję. A tutaj a propos właśnie tej medycyny, czy w ogóle tego takiego zderzenia świata nowoczesnego, którego rzeczywiście świeżym powiewem była Katarzyna, bo te francuskie mody różne i tak dalej, to co bawiło dwór i szampany wczesne, no to już jest oczywiście w tym świecie dostępne, ale myśl oświeceniowa prawdziwa to rzeczywiście tutaj przychodzi wraz z naszą Katarzyną, co też miało de facto miejsce. Natomiast chciałem wspomnieć tu a propos tego średniowiecza takiego medycznego, czy w ogóle jeśli chodzi o naukę, tutaj postać lekarza nadwornego, zresztą granego przez aktora, który w serialu Fleabag gra jednego z apsztyfikantów głównej bohaterki, to tutaj też gra właśnie takiego gościa, który leczy, może inaczej powiem, kiedyś takie słuchy chodziły, że Beethovena, a raczej jego brak słuchu, próbowano leczyć wlewając rozgrzane żelazo do ucha i de facto te metody w tym serialu nie odbiegają za bardzo od tej anegdoty. Tak, powiem ci, od razu mnie rozweseliło, jak zobaczyłem właśnie pana, to jest Brytyjczyk, ale taką ma urodę, trochę taką słowiańską. Tak, tak, chyba pochodzenia rumuńskiego. Tak, on nazywa się Ciemi Demetrio, więc spasował trochę w te klimaty, ale ja to zaraz go widziałem z tymi fantastycznymi zębami. Tak. Tym uzębieniem właśnie we Fleabag. Ale nieprawda, że tutaj jak cała obsada jest genialna taki, on też świetnie się wczuwa w zupełnie inną postać, że nie widać tej jego kreacji z Fleabag w tym serialu. Nie, nie, zupełnie nie widać, tylko ta twarz dość oryginalna, ale fantastyczny jest w tej swojej roli i no tak jak mówisz, gdzieś to też pewnie był jeden z takich elementów prawdziwych dla tamtych czasów. Mm-hmm. I jak ktoś tam się obruszał na te historyczne
zdarzenia, to jednak do tego klimatu nie ma chyba co się przyczepiać i faktycznie tego się można uczyć akurat z tego serialu. Tak jest. To, co mi robi kolejna rzecz, to właśnie to, że oprócz tego humoru, którego tu jest pełno, a warto dodać też, co już lekko o czym napomknąłeś, że ten serial się rozpędza, więc im dalej w las, tym jest jeszcze lepiej, jeszcze zabawniej, jeszcze poważniej. I właśnie to, co chwali się temu serialowi, co ja jemu poczytuję za wielki pozytyw, to to, że on bardzo często, że on świetnie balansuje sporą dawkę zarówno humoru, jak i cierpienia, ale z drugiej strony to cierpienie, ten zawód, to zderzenie kolejne się nie tylko carycy Katarzyny, ale też i innych postaci, które w tym serialu występują, z rzeczywistością, z brutalną rosyjską rzeczywistością, tutaj nie jest powodem do wylewania łez i do rozpaczy, tylko każdy tutaj ma coś do zrobienia, zwłaszcza Katarzyna, i ani przez chwilę na tym nie poprzestaje, na tych kłodach, tylko do przodu, i to napędza całą akcję całej serii. No tak, chociaż właśnie gdzieś tam jakiś recenzent widziałem, uznał za najlepszy odcinek 7. Ja, tak jak pamiętasz, najlepiej bawiłem się od 8 w górę. Mm-hmm. Chociaż też myślę o tym sobie, żeby się cofnąć. Tak, tak. Bo na przykład te pierwsze odcinki, gdzie mamy taką postać generała Welementowa, który próbuje gdzieś tam się przypodobać naszej Katarzynie, i gdzieś tam trochę go zbywałem, i trochę jak były te sceny z nim, to za bardzo na niego nie zwracałem uwagi, bo myślałem, że to będzie taka jakiś mało znaczący element w tym serialu. Potem jak się rozwinął do takich rozmiarów, że tak naprawdę zaraz to będę wyszukiwał, gdzie ten pan grał, w jakichś komediach głównie, i będę chyba próbował wszystko wyłapać, bo niesamowicie się, no, można powiedzieć, że prawie zakochałem w tej roli tego właśnie generała. I tak myślę sobie, że może nie doceniłem tych pierwszych odcinków, może trochę inaczej na nie patrzyłem, inne miałem może zapatrywania i inne oczekiwania przede wszystkim, a wyszło tak, a nie inaczej, ale jednak ciężko powiedzieć, że pokonałem jakieś, tak jak mówisz, że ci bohaterowie pokonują problemy. Mhm. To nie jest tak, że ja pokonywałem jakieś przeszkody, tylko żeby się tak w pełni zakochać po prostu i w tych postaciach, i w serialu, trochę mi zeszło. Ale serial trzymał poziom niesamowity i mocny, i było i z czego się pośmiać, i też po prostu śledzić ten wątek też dramatyczny tej całej historii. Więc myślę, żeby wrócić do tych pierwszych odcinków. Zresztą nadarzy się niedługo okazja, bo będę próbował zaprezentować ten serial żonie, więc wtedy mam nadzieję, że sobie odświeżę i może jeszcze bardziej docenię ten serial. Tak jest, Welementow to generał, który bierze udział czynnie w walkach przeciwko Szwedom, bo to był właśnie ten okres, kiedy Skandynawia postanowiła sobie swawolić na obcej ziemi. No i oprócz Welementowa, który też oprócz właśnie tych świetnych komediowych momentów, ma niesamowicie poważny moment, i chyba to był odcinek 7, tak mi się wydaje, bo trzeba przyznać, że jak ktoś czyta biografię, tutaj nie będziemy za bardzo zdradzali, o co chodzi, bo może nie znacie rzeczywiście jej losów, więc nie będziemy się wdawali w szczegóły, ale no tak jak powiedzieliśmy, nie układa jej się z carem zupełnie, z jej mężem, natomiast ma swoje plany dotyczące Rosji i trzeba tutaj jakoś do siebie przekonać otoczenie, które początkowo traktuje ją po prostu jako obcą i zdaje się, że czasami nawet może mieć mniejsze prawa od jakichś dam, które na dworze są już od dawna i jakimiś tam koligacjami, czy to poprzez związkami mężów z samym carem, mają bardziej ugruntowaną pozycję właśnie na dworze carskim. Natomiast właśnie no ona musi tutaj jakoś zebrać sobie armię, czy przynajmniej ludzi jej przychylnych. No i jednym z takich ludzi jest właśnie Welementow. Drugi to Orlov. To jest właśnie tutaj taki intrygant w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Znawca literatury, prawa, zawiłości, polityki, który staje się, można powiedzieć, no taką prawą ręką Katarzyny, przynajmniej to jest ten aliant jej główny, jeśli chodzi o jej losy. No, można powiedzieć, że on przechodzi z ręki do ręki, bo będąc prawą ręką Piotra, nagle staje się prawą ręką Katarzyny. Chociaż może lewą, bo gorzej mu idzie niż przy Piotrze. Tak, to jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o casting w tym serialu, prawda? Bo chociaż to Rosja i no sam nie wiem, nie czytałem za wiele a propos tego, jak to wyglądało, to jednak tutaj obsada nie jest na wskroś biała. Bardzo wielu czarnych aktorów gra w tym serialu. Zresztą Olo jest grany przez aktora, z tego co pamiętam, indyjskiego pochodzenia. I świetnie się tu wpisują w to, że to nie jest właśnie odtworzenie idealnych realiów, że nie chodzi o to, tylko chodzi o pokazanie kolorytu jakby postaci. I tutaj rzeczywiście twórcy nie patrzą na nic, tylko tworzą świat przedstawiony według, no, pod siebie po prostu. No tak, ale no, od tego może trzeba zacząć. My prawie kończymy, ale najważniejsza to jest ta dwójka, więc Piotr i Katarzyna.
Nicholas Holt i Elle Fanning, którzy tworzą właśnie taką parę, nie to pary, można powiedzieć, która jest niesamowita. W ogóle jakiegoś rodzaju chemia między nimi. Ja nawet na końcu tak sobie pomyślałem przy 8-9 odcinku, czy był kiedyś właśnie podobny związek, któremu gdzieś tam się dopingowało. Z drugiej strony wiadomo było, że oni mają jakieś życie osobne, ale na to się godzą. Z trzeciej strony coś tam się zaczyna dziać i te relacje między nimi, między tymi osobami, jakimiś powiedzmy kochankami czy innymi osobami, tak wpływają na te losy, a jednak są razem z tego względu, że no, są parą królewską i to jakoś gra, już nie mówiąc o ostatnich scenach i ostatnim odcinku, które jest po prostu, tak jak ktoś mówi, mind-blowing, czyli po prostu rozwalającym pojęcie w ogóle o tych postaciach, twist za twistem, niesamowite interakcje, w ogóle też dialogi są między nimi iskrzące, ale na takim zupełnie innym poziomie niż takie typowe, nie wiem, pary małżeńskie, nie wiem jak to nazwać właśnie. Na tym też opiera moim zdaniem ten sukces doboru tych aktorów i tak napisanie scenariusza, niesamowita ręka McNamary. Tak, no właśnie brytyjski twórca rozumie dokładnie, na czym polega pisanie scenariuszy w przeciwieństwie do kilku innych twórców. O jednym z nich będzie za tydzień, bo tu jest ciekawa rzecz, dlaczego to się stało tak, jak się stało. Natomiast ważne jest to, że jak się tworzy scenariusz, to nie można napisać postaci, która będzie negatywna od początku na wskroś do końca, bo to po prostu nie zadziała dramatycznie. Najlepsze filmy, jakie kiedykolwiek powstały, czy seriale, zawsze pokazywały wielowymiarowo postaci i tak właśnie jest moim zdaniem w przypadku Piotra, czyli no, można powiedzieć trochę nieudanego tego cara, żyjącego w cieniu wspomnianego Piotra Wielkiego, swojego ojca, który ma przecież skomplikowaną przeszłość z matką. Jest to ekscentryk, babiarz, dobroduszny, brutalny idiota, odporny na logikę bardzo często, mściwy jak cholera i mimo tego wszystkiego nadal odczuwamy do niego sympatię. Jakoś twórca ma niesamowitą zdolność takiej dawkowania, że co chwilę jak myślimy, że to się rozpadnie między nim a Katarzyną, że to nie działa, to coś gdzieś się w nas rodzi jakaś nadzieja, na podstawie oczywiście jakiegoś zachowania władcy rosyjskiego, że jednak albo on się zmieni, że coś przejrzał, zresztą on też ma niesamowity tutaj twist w tym, nie zdradzając za wiele, serialu i to sprawia, że końcówka jest tak mocna. Tak, no, tym bardziej jak wejdziemy tak głęboko w te postaci i poznamy je i to, co nimi powoduje i to, dlaczego są takie, a nie inne, co je ukształtowały przez te, no wiadomo, lata wcześniej, ale też właśnie przez te 10 odcinków. I jeżeli mocno w tym siedzimy, tak jak no, zakładam, że tak samo ty jak ja, kibicowaliśmy swoim ulubieńcom, tak potem te wszystkie rozwiązania, to nie dość, że serial się broni jako, moim zdaniem, jednosezonowy serial. Jakby się tu skończył, to okej, ja chcę więcej, jak nie zawsze o tym mówię, to tu chcę więcej, jeszcze więcej, ale jakby się tak zatrzymał, to też jest to zgrabna całość, która kończy się w miarę satysfakcjonująco. Właśnie takie zakończenia uwielbiam, że może coś być, ale jakby się zamknęło, to też byłoby okej. Tak, i tu chyba dochodzimy do sedna, przynajmniej tego, co ja poczytuję za największą krytykę wobec tego serialu, ponieważ wielu krytyków, jeżeli coś poczytuje na minus temu serialowi, bo nie ma on perfekcyjnych ocen, tutaj trzeba zaznaczyć, bodajże na Rotten Tomatoes jest to 84% pozytywnych recenzji, jeśli chodzi o krytyków, ale bardzo często właśnie ci na nie, czy częściowe nie, zarzucają mu, że on w zasadzie nie mówi nam, o czym on jest, że nie wiadomo, dokąd on zmierza, co z jednej strony moim zdaniem może być prawdą, bo rzeczywiście on się kończy w ten sposób, że to jest idealne otworzenie się na drugi sezon, ale nie ma tutaj wielkiej straty, chyba dlatego, że po prostu on nie ma spiny na nic. On przedstawia nam bardzo ciekawe realia, on wszystko zawiązuje w sobie te różne losy i tam jest tyle niedopowiedzeń, że gdyby on teraz wycisnął ze wszystkich relacji, co jest w ogóle niemożliwe jak na 10 odcinków, nawet jeżeli one trwają ile trwają, to ja osobiście tak nie czułem potrzeby, że tutaj trzeba więcej tego wszystkiego, więcej to wszystko, wiesz, naszprycować tak, żeby to naprawdę człowieka zmiotło. To nie jest po prostu ten serial. Jakbyś ty się do tego odniósł, że ten serial po prostu nie wie, czym jest? No, trochę mam taki problem z tym, że jestem tak zakochany w tym serialu, w tych ostatnich odcinkach i w ogóle jako całości, że trochę ciężko mi te wady zobaczyć. I ja na przykład, jak tak sobie pomyślę o tych postaciach, które się pojawiają, te, które wymieniliśmy, ale jeszcze mamy też przyjaciela, którego żona jest kochanką, zresztą wszystko to jest oficjalnie, Sara i też ciotka, przede wszystkim niesamowita. Widzieliśmy bardzo dużo z ich żyć, widzieliśmy bardzo dużo z tego, dlaczego tacy są, dlaczego, jakie mają cele przede wszystkim oni. Nie, już nie mówię o serialu,
jakie mają cele postaci, a jeszcze czuje się, że chciałby się więcej o nich dowiedzieć, że dowiedziałeś się już w miarę sporo, czego się możesz domyśleć, ale jeszcze byś chciał więcej, więc dla mnie jest idealny balans tego, że było dużo pokazane właśnie z ich życia, z ich interakcji przede wszystkim z tymi głównymi bohaterami, bo gdzieś tam koniec końców to się wszystko podczepia albo pod Katarzynę, albo pod Piotra, te wszystkie relacje, to takie można powiedzieć dwa pajączki, które też gdzieś tam między sobą się gdzieś tam plączą, więc te wszystkie nici idą do tych dwóch postaci, ale moim zdaniem celem było po prostu zabawa tymi czasami, zabawa formą, bo też przecież oprócz tego, tak jak mówiłeś, ta świetna muzyka na końcu każdego odcinka, ale to jakby już jest na napisach, więc nawet to nie wtapia się w klimat, nie wiem, nawet ujęcia jakiegoś, tylko po prostu już na samych napisach. Też w trakcie jest niesamowita muzyka. Jak sobie będziecie oglądali odcinek, gdzie generał mówi o sutkach pewnego pana. I to nie chodzi o te sutki, tylko o takie klawisze są w tle, kiedy oni rozmawiają. I jest pauza, kiedy powinna być pauza, jest grane delikatnie, kiedy powinno być. I to jest taka melodia, to jest taki właśnie jak w dobrej muzyce bas, że jakby bez tego też jest okej, ale z tym basem, tak jak to jest tą melodyjką, te słowa płyną zupełnie inaczej. Ja to przewijałem kilka razy, pierwszy raz w ogóle miałem w życiu tak, że sobie cofałem nie przez to, co mówili, chociaż to też było śmieszne, tylko to, co było w tle. Jak to pięknie się zgrywało z obrazem. Więc nie widzę jakiegoś... Znaczy wiadomo, cel jest przewrót. I jakby tyle bym powiedział, a gdzieś tam każdy ma swoje do ugrania z bohaterów i... No jakby się czepić tej historii, to myślę, że tutaj można by jakoś tam ponarzekać, ale to właśnie mówię, to trzeba po prostu od razu założyć inaczej i przede wszystkim, tak jak mówiłeś Darku, doczytywać te podpisy, bo przy każdym odcinku jest właśnie o tym, że tylko delikatnie jest muśnięta historia i każdy odcinek ma swój podtytuł. I może ten początek taki troszeczkę mi brakowało tego McNamary z Faworyty, ale to po prostu trzeba było chwilę poczekać, więc tu było takie małe rozczarowanie, które potem się okazało, że byłem ślepy jakiś, za dużo chciałem naraz, taki wiesz, rozwydrzony taki dzieciak, co chce wszystko słodkie od razu. No po prostu za dobrze ci było. Jak byś wystawił ocenę serialowi i krótko podsumował go? Na Filmwebie dałem na swoim koncie 9 na 10. Czekam na drugą nóżkę, w sensie, żeby właśnie obejrzeć wszystko jeszcze raz. I coś czuję, że to skoczy do 10. Dla mnie niesamowity serial na naszą daje 14 na 15. Myślę, że serial roku, nie widzę tutaj za bardzo wielu innych faworytów. No nie wiem, jak będzie z serialem The Boys, drugi sezon. Ten może namieszać, ale to też pytanie, czy się rozwinie w dobrą czy złą stronę, bo też pierwszy sezon był genialny. I zaczynam się przekonywać do Elle Fanning, bo szczerze mówiąc to, tak jak filmy z jej udziałem lubiłem, tak ona nie tyle może przeszkadzała, ale jakoś tam za bardzo mi nie wystawała, tak tutaj jej przede wszystkim transformacje, bo to też jest to, że oglądamy od tych pierwszych scen do ostatnich, jak ona całkowicie się zmienia z takiej naiwnej osoby, uczy się. Czasami troszeczkę jest łopatologicznie pokazane, jak ona sama jakby zwraca uwagę widzowi, o, zobacz, tutaj się tego nauczyłam. Trochę, nie? Czasami tak, dwa, tak. Trzy takie momenty były, ale z drugiej strony, no może nie każdy wyłapie, to ona może trochę pomogła. Może teraz przesadzę trochę, to łagodzę ten minus, ale Nicholas Hoult, który troszeczkę też mi przeszkadzał na początku, trochę zbyt taki był przaśny, zbyt taki głupkowaty, to jednak potem ta głębia weszła w jego postać i też zupełnie inaczej na niego patrzę teraz z perspektywy i generalnie polecam chyba każdemu, świetna zabawa podparta fajną historią, więc ja daję 14 na 15 i czekam na drugi seans. A ty? A ja może nie będę mocno podsumowywał, bo zgadzam się ze wszystkim i powiedziałbym podobnie to co ty, ale dam mu też 14 na 15 na IMDb, dałem mu 9 na 10, więc się w tym zgadzamy. Powiem tylko tyle, że ta obsada jest naprawdę genialna i jest tyle smakowitych postaci, nie ma tutaj słabego elementu, bo mamy Katarzynę, Piotra i tak dalej, ale Katarzyna ma służącą, też świetna rola. Jest oczywiście postać popa, arcybiskupa, jest postać kochanki, oprócz tego mamy kochanka, ciotkę cara. No jest tyle tych niesamowitych smaczków tutaj, jeśli chodzi o aktorów i każdy z nich gra po prostu lepiej niż nawet bym chciał, żeby zagrali. Polecam mocno, bo opiera się naprawdę ten serial nie tylko na świetnym zgraniu, świetnym montażu, muzyce, zdjęciach przepięknych, ale właśnie kwintesencją jest tutaj to, co powinno być, czyli zarówno scenariusz, jak i aktorzy. No i to tyle, 14 na 15 na pewno. To może zaskoczę tak cię teraz i na koniec na 3-4 zawołamy
Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, ale 3, 4. Huzza! Dokładnie. Jeszcze tylko dodam, że to jest też świetny moment i a propos takich momentów przypomniało mi się to, co jeden z recenzentów napisał a propos przeklinania. I tutaj skoncentrował się właśnie na postaci Piotra, że gdyby był taki konkurs nieoficjalny na rzucanie słowem fuck, no to Piotr tutaj plasuje się zdecydowanie jako jeden z głównych kandydatów do MVP wszechczasów, bo tyle przekleństw spod literki F wychodzi od tego pana przez całe 10 odcinków i każde słowo jest naprawdę ugruntowane w jakiejś prawdzie, każde jest podane tak, że nie sposób po prostu się zdenerwować, że przeklina. Mhm. Choć być może z początku wychodzi z niego buc, ale jednak inwektywy rzucane z jego strony no są po prostu tak częścią jego postaci, że tego nie można mu odmówić po prostu. Tego uroku można powiedzieć. Jak to Joasia Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi kiedyś nam powiedziała, jak myśmy byli obaj na samym początku kariery kabaretowej w Polsce, że słowem na K to po prostu trzeba umieć rzucić. I Nicholas Holt robi to genialnie. Tak, i ja tylko dodam jeszcze na koniec, bo potem ktoś powie, że nie mówiliście o tym, a ja jestem taką delikatną osobą. I tylko mówi, że tak śmiesznie i w ogóle, że jest dość brutalny ten serial. Oj tak. Pokazując te właśnie wszystkie zwyczaje, zachowania na dworze rosyjskim i w ogóle w całym kraju, to naprawdę aż się wydawało przy takiej dość lekkiej komedii. Czasami zaszokowały te sceny. Nie jest tego dużo, ale faktycznie no, da się na pewno poczuć dwubiegunowo to, co w tych czasach oświecenia działo się w Rosji, pewnie i przed, i po też. Dokładnie, możecie się wczuć zarówno w postać szlachty, jak i zwykłego parobka, ponieważ tak te emocje są dawkowane w tym serialu. Kochani, polecamy serdecznie jeszcze raz The Great, czyli po naszemu Wielka z Elle Fanning i Nicholasem Holtem. W Polsce ten serial dostępny jest na HBO Go. Dziękujemy za uwagę, kochani, i polecamy się na przyszłość. No i oczywiście strony, gdzie nas można znaleźć, Facebook, Instagram, TMF, podcast pisane razem, Twitter to TMF, podkreśnik, dolny podcast, tmfpodcast.com to nasza strona domowa, oczywiście słuchajcie nas i na YouTubie, i na Spotify, i na wszystkich apkach do słuchania podcastów, subskrybujcie, dzielcie się naszym podcastem, komentujcie i zaczepiajcie nas, zawsze nam będzie miło pogadać, posprzeczać się z którymś z was. Oczywiście, nie ma się co szczypać. Zapraszamy do interakcji, kochani. Patryku, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję wam za uwagę. No i do następnego odcinka już za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Miłego seansu. Pa, pa.